dobrze, słuchajcie. Film z wymiany rozrządu się przeciąga, ponieważ wyszła jedna taka mała, ciekawa historia, którą w dalszej części filmu opowiem. W trakcie rozbierania tego silnika i sprawdzania, jak był ustawiony rozrząd, zauważyłem pewną prawidłowość, o której będzie później. Natomiast teraz chciałem wam pokazać jeszcze jedną fajną rzecz. Dużo było mowy wcześniej, czy na grupie facebookowej, czy w poprzednich filmikach na temat zanieczyszczeń, jakie przedostają się do gniazd zaworów, do lotów i osadzają na grzybkach zaworów od strony dolotowej z racji specyfiki tego silnika. Każdy silnik, który zasilany jest benzyną w sposób bezpośredni, czyli ma bezpośredni wtrysk, tak jak ten tutaj, boryka się z pewnymi problemami, ponieważ wtryskiwacze w tym silniku są wprowadzone bezpośrednio do komór spalania. One są od razu pod tą listwą tutaj, pionowo w dół, prosto na cylindry, na tłoki, do cylindrów na tłoki. No i do czego dochodzi? Ponieważ każdy silnik jakoś musi oddychać, tutaj jest wyjście odmy, czyli komory tej odpowietrzania silnika. W tych gazach, które przedostają się zawsze i wciąż, w każdym silniku będzie jakiś procent gazów ze spalania przedostawał się w dół do skrzyni korbowej. Oraz sama praca silnika powoduje powstanie różnicy ciśnień. Te gazy wydostają się tym kruchcem i są następnie transportowane do przedprzepustnicy oraz do kolektora dolotowego, gdzie ponownie są wprowadzane do silnika i ulegają jakby ponownemu przepaleniu i w taki sposób pozbywa się silnik zanieczyszczeń. Równie dobrze ta rurka mogłaby być na zewnątrz, ale problem polega na tym, że ekologia na to nie pozwala, dlatego że w tych gazach ze skrzyni korbowej znajduje się bardzo dużo oleju. On jest rozbity na mgłę taką olejową i chodzi o to, żeby go, zanim się go wprowadzi również do tego ponownego przepalenia niejako, z tego powietrza wytrącić. Do tego właśnie służy odma. W tym silniku jest ona zbudowana troszeczkę inaczej, ponieważ ta komora zawiera właśnie taki labirynt, który ma powodować to, że te gazy, które się poruszają tym labiryntem i do kruchca z jednej i z drugiej strony, tymi otworami wychodzą, mają się wytrącić na tych lamelkach tutaj i spowodować, że spłyną z powrotem, olej ma się wytrącić na tych lamelkach i spowodować to ma całość, że spłynie to z powrotem do skrzyni korbowej tym otworem tutaj. Ten układ jest mało wydajny, dlatego często gęsto namawiam do stosowania tak zwanych filtrów OCT, które wprowadzone są w drogę tego węża, który wychodzi z tej strony i biegnie sobie dalej. Po prostu gdzieś na tym wężu trzeba wydłużyć linię, zamontować w jakimś dogodnym miejscu filtr, który będzie wyłapywał tą mgłę olejową i ją separował najzwyczajniej w świecie od tego powietrza, po to, żeby jej nie wprowadzać. On pomaga bardzo silnikowi zachować czystość i tak dalej. Zobaczcie, to jest 100 tysięcy km. Ta pokrywa już jest lekka umyta, ale ciągle widać jeszcze, ile jest tego przepalonego nagaru z oleju tutaj. A nie chcielibyście widzieć, ile było tego w samym rezonatorze. Gdzieś tam zdjęcie mam, to wrzucę i pokażę. Co dalej? Pod pokrywami, które są jednocześnie półpanewkami, znajdują się wałki wydechowy i wałek ssący. Wałek ssący mamy tutaj, wydechowy jest tutaj. O klejeniu. Ta pokrywa powinna być w jakiś sposób uszczelniona i ją można tutaj dać na silikon. To jest jedyne miejsce, gdzie można stosować, jeżeli chodzi o pokrywy zaworów, silikon w tym silniku. Tutaj się nic nie stanie, ponieważ nie ma żadnej jakby tolerancji, jeżeli chodzi o tą odległość, która się zmniejszy lub zwiększy w zależności od tego, co się stosuje. Tutaj oryginalnie widzicie, jest stosowany klej, ja pokażę później na zdjęciu, który bardzo, bardzo małą taką jakby warstwę tworzy, uszczelniającą, co w przypadku, gdzie mamy z wałkami do czynienia,
jest bardzo istotny. Dlaczego? Dlatego, że wałki te, nie tylko w tym silniku, ale i w innych, są jeszcze półpanewkami. I tylko na tych tutaj półpanewkach i z drugiej strony jest w głowicy to samo, opiera się wałek. I to, jaka będzie odległość między powierzchnią przylgni tutaj, a tą powierzchnią przylgni, jest bardzo istotne, ponieważ będą powstawały, jeżeli będzie ta odległość za duża, luzy. I to się będzie wycierać, bo to jest zwykłe aluminium. To nie ma nic utwardzonego, żadnych wstawek. To jest po prostu tylko i wyłącznie aluminium. Także na silikon tego nie kleimy. Widzicie, tutaj jest jeszcze oryginalna warstwa kleju. Nie wiem, ile tego jest, ale to są pojedyncze mikrony dosłownie. Ta powierzchnia jest planowana, jedna i druga. Ona jest bardzo płaska, bo gładka to jest trochę inne pojęcie. Ona jest chropowata, bo to jest ślady po narzędziu skrabającym są. Natomiast te powierzchnie są bardzo płaskie i bardzo jest istotne, żeby zachować tą odległość i nie stosować silikonu w tym miejscu. To trzeba będzie przed montażem dokładnie umyć. Można to zetrzeć jakąś delikatną szczotką, na przykład mosiężną, ale nie stalową już, żeby nie robić jakichś głębszych rys, które będzie trudno doszczelnić. I wtedy dopiero można to składać. Tą pokrywę trzeba będzie umyć. Ta już jest wstępnie umyta. Ja już to wcześniej demontowałem wszystko. Przynajmniej do tego stopnia musi być to czyste, zanim zacznie się aplikować kolejną warstwę kleju i skręcać to z powrotem. Wałki, tak jak w innych silnikach Renault F4 R, mamy dwa wałki. Wałek ssący i wałek wydechowy. Bo różnią się one, w zasadzie na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo, ale odróżnić je można po tym nacięciu. Tutaj wałek ssący ma to wyfrezowanie takie tutaj jedno, a wałek, przepraszam, wałek, dobrze mówię, wałek ssący ma jedno, a wałek wydechowy ma tych wyfrezowań dwa. No i tak samo trzeba będzie przygotować głowicę tutaj, tą powierzchnię, umyć, wyczyścić, wałki zdjąć, bo będą ustawiane koła do paska rozrządu. A pokażę Wam jeszcze jeden problem, który tutaj znalazłem. No dobra, to co z tym rozrządem? Mamy pokrywę wałka wydechowego, mamy wałek wydechowy, mamy kółko, mamy czujnik. I wszystko jest pięknie, tylko jest pewna nieścisłość. O co chodzi? Załóżmy, że zamontujemy wszystko teraz tak jak potrzeba. Pokrywa wejdzie sobie wałek. Tutaj oczywiście przychodzi uszczelniacz, tak? Tutaj teraz odwrócimy to odwrotnie, żeby było wiadomo, widać o co chodzi. Jakoś to tutaj podeprę. Szybko, pomocami naukowymi. Sprawdzę, czy widać. Tak. I teraz zakładamy kółko. Zobaczcie, na kółku jest namalowany, tutaj widać na środku, biały znak. Oraz jest takie dosyć specyficzne miejsce od wewnątrz. Tutaj ta krawędź. Widzicie, całe to kółko jest, połowa powiedzmy tego kółka jest wybrana, a reszta jest tutaj tej krawędzi pogrubiona. O co chodzi? Chodzi o czujnik. Czujnik wałka wydechowego, gdzie go mam tutaj, siedzi sobie w tym miejscu od spodu i czyta krawędź kółka, ale on czyta tą wewnętrzną krawędź kółka, jakby tak. Ten uskok w momencie, gdy się pojawi, to czujnik go jakby widzi. I teraz zakładamy czujnik, zakładamy kółko i mamy dwie opcje, jeżeli chodzi o ustawianie rozrządu. Wszystko teraz będę mówił w kategorii ponoć, bo wyszła ciekawa sprawa i muszę ją zweryfikować, bo po prostu nie byłbym sobą. Ponoć, jeżeli ustawimy kółko wydechowe w ten sposób, jak podaje autodata, czyli znak. Oczywiście wałki są zablokowane blokadami. Znak ten tutaj na zębie, wybity i zamalowany, wskazuje na czujnik, czyli na tą śrubkę, którą on jest tutaj mocowany, bo tak wtedy lepiej widać. I tak podaje autodata. I teraz, żeby było fajnie, cała
literatura, jeżeli chodzi o serwisowe instrukcje oraz kilka stron internetowych, plus moja skromna osoba do tej pory twierdzi, że to jest złe ustawienie rozrządu. W tym momencie rozrząd jest, wtrysk jest cofnięty o jakieś 2,5 ząbka i to jest źle. Jak ma być ustawione? Ponoć, znowu, ja do tej pory też twierdziłem, że ma być to ustawione tak. Czyli tam, jak pamiętacie, od spodu jest ta krawędź taka, którą zaczyna trzymać czujnik. Ona się pokrywa z tym, jakby tutaj wybraniem, z tym okienkiem. I to początek tego wybrania ma wskazywać na czujnik. I ponoć to jest ustawienie dobre. I do tej pory byłem też święcie przekonany, że tak właśnie należy ustawiać. Tak jest we wszystkich instrukcjach serwisowych Renault. I tak do tej pory robiłem. Auta działają, auta jeżdżą, normalne spalanie, ale pojawia się ciekawa historia. Wszystkie idee, które do tej pory robiłem, one już były wcześniej robione w Polsce i miały właśnie tak ustawiany rozrząd, poza tą jedną moją pierwszą, która miała zupełnie inaczej. Ktoś jakiś magik totalnie ustawił na drugi cylinder, wyobraźcie sobie GPM, górny martwy punkt GMP na drugim cylindrze. I ustawiany był rozrząd na blokady na wałkach, ustawione pionowo. Nie wiem jakim cudem to działało. W każdym razie no przesunięte było wszystko, jakby cały cykl o jeden cylinder. Nie zastanawiałem się wtedy, jak to i co, jak po prostu silnik był rozbierany do remontu, tak czy siak, więc nie miało to znaczenia. Natomiast wracając do tematu, wszystkie do tej pory, które robiłem, miały w ten sposób ustawiony rozrząd. I teraz, o ile sięgam dobrze pamięcią, każda jedna na ten wpust tutaj, na ten początek, każda jedna z tych lagun czy meganek miała taki problem, że na zimnym silniku nie odpalała od razu. Co to znaczy, że nie odpalała od razu? To znaczy, że kręciła jakieś 2 sekundy niecałe, zanim tak jakby nigdy nic od strzała odpalała. I sprawdzane było w związku z tym wszystko. Wymieniane te czujniki. Sprawdzony czujnik położenia wału. Monitorowanie całego systemu w DDT. Okazuje się, że nie ma się do czego przyczepić, ponieważ tak jakby sterownik w ogóle nie podaje ani wtrysku, ani iskry do momentu, kiedy nie upłyną te 2 sekundy. Co się stało? Niektórzy wiedzą, kupiłem tą kolejną Lagunę z silnikiem F5R. Ona przyjechała prosto z Niemiec. Nikt tam wcześniej w Polsce nie był. I ten rozrząd w tej Lagunie był ustawiony tak, o czym przekonałem się w tej chwili. Czyli tak, jak nie powinien według wszystkich literatur i stron internetowych być ustawiony. No, rozleciało się, nieistotne. Także ustawiony był na ten znak. Nie na początek krawędzi, którą czyta czujnik, tylko na znak. I stwierdziłem, że norma, no, w serwisy ponoć popełniały błąd. Aczkolwiek ciekawa historia, bo ta Laguna właśnie odpala za każdym razem, za pierwszym strzałem, dosłownie pół sekundzie. Także nie robię w tej chwili filmu z wymiany rozrządu, dokładnie szczegółowego, ponieważ muszę to sprawdzić, czy czasem nie jest właśnie tak, że cała ta nasza dotychczasowa wiedza i praktyka idzie w łeb, ponieważ tak właśnie należy ustawiać rozrząd i to jest przyczyną tego nieodpalania samochodu od razu, na zimnym silniku zwłaszcza, a nie tak jak mówi instrukcja serwisowa. To by się okazało nie pierwszy raz, że jest poważny błąd w instrukcjach serwisowych Renault i wszyscy, którzy uważają, że robią dobrze, robią niedobrze. To była naprawdę ciekawa rzecz i chcę to sobie samemu udowodnić. Dlatego nie będzie tego filmu. Po prostu ten silnik poskładam, ustawiając go tak, jak mówi książka. Czyli załóżmy, że źle mówi książka, no to ustawię go tak. I zobaczę, czy się nie zmieni sposób, w jaki ten silnik odpala. Jeżeli zmieni się sposób, w jaki ten silnik odpala, czyli na zimnym nie będzie chciał odpalić. Za pierwszym jakby strzałem, tylko musi sobie pokręcić tam te 2 sekundy. Bo w ciągu tych sekund prawdopodobnie dzieje się to, co jest wiadome, że sterownik przyucza sobie, licząc impulsy z koła zamachowego, z czujnika położenia wału, porównując z sygnałem z tego czujnika na kółku wydechowym i jakby tworzy sobie od nowa całą tą mapę, kiedy ma wtrysk podawać w tym czasie i dlatego to trwa tyle, co by się pokrywało z obserwacjami, bo po tych 2 sekundach
nagle następuje odpalenie auta bez żadnych komplikacji. A wcześniej mówię, ani wtrysku, ani iskry nie ma. Jeżeli się okaże, że złożony rozrząd w ten sposób spowoduje, że auto zacznie magicznie odpalać po 2 sekundach, a nie tak jak odpalało od strzała, to zweryfikuję to w drugiej Lagunie, którą posiadam z tym silnikiem, i tam ustawię rozrząd z powrotem tak, czyli na znak, a nie na krawędź. Jeżeli to spowoduje, że problem z odpalaniem tego auta magicznie się naprawi, no to mamy dowód na to, że instrukcja serwisowa się myli. Piszcie, co o tym sądzicie. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się.